podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy na Kujawach i Pomorzu, a konkretnie we wsi Glewo. Takie widoki nierzadko sprawiają, że turyści czują się tu jak na zagranicznych wakacjach. Niewątpliwym atutem gospodarstwa jest wyjątkowo malownicze położenie. Na rozległej, zadrzewionej, wiślanej skarpie, skąd roztacza się niepowtarzalny widok na jezioro Włocławskie. Magiczne miejsce z dala od miejskiego zgiełku stworzyli tu państwo Aleksandra i Marek Mordal, uciekinierzy z miasta. Jaka jest państwa historia w tym miejscu? Historia jest taka, jak wielu ludzi, którzy chcieli uciec z miasta na wieś. My żeśmy właściwie na tą wieś przywędrowali dla koni. To taka miłość mojego męża i jego pasja. No w mieście nie mogliśmy tych koni, nie mogliśmy sobie pozwolić na zakup takiej dużej działki, żeby trzymać koni. A więc jeździliśmy wkoło Włocławka 2 lata, w każdy weekend. Ja jeździłam jako support i ewentualnie sprowadzałam rodzinę. Zawsze to było coś nie tak. Zawsze to nie było to miejsce. I nagle ja nawet poszłam z tego powodu na kurs pośrednika nieruchomości, żeby wypełnić, ponieważ to było 20 lat temu, żeby wypełnić lukę na rynku, bo wydawało mi się, że jest bardzo mało dobrych, fajnych propozycji jakichś tam zamiejscowych. I tam na tym kursie dowiedziałam się od dziewczyny, że mieli kupić koło Włocławka właśnie gospodarstwo, no ale mąż zachorował i nie. I ja szybko wzięłam adres, znaleźliśmy to miejsce i od razu to była miłość od pierwszego wejrzenia. Wręcz nie mogliśmy oddechu złapać z zachwytu nad tym widokiem. No i nie skończyłam kursu, kupiliśmy gospodarstwo. To trudna była historia na początku, bo chyba sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, co nas tutaj czeka. Jak ja to mówię, mało nie połamaliśmy kręgosłupów, ale udało się. A skąd nazwa gospodarstwa pod zachrypniętym kogutem? Otóż był sobie kogut u nas, który miał mnóstwo w sobie testosteronu, bardzo chciał rządzić całym statkiem i rządził rzeczywiście. I bardzo chciał piać, ale nie potrafił. Więc chrypiał wielkim, doniosłym głosem, chrypiał na tym podwórku. My żeśmy go oswoili, on był bardzo długo z nami. Niestety już go nie ma, no, kury mają krótkie życie. Ale wtedy, kiedy trzeba było jakąś markę stworzyć, mareczkę naszą małą na nasze potrzeby, no to wymyśliliśmy zachrypniętego koguta, bo taki u nas był. Jak gospodarstwo rozwijało się przez lata? Bo widzę, że przybyło tutaj takich elementów, które aż sprawiają, że człowiek ma ochotę się położyć w tym sadzie i odpocząć. No, wszystko wzięło się stąd, że ja niestety mieszczuchem byłam. Teraz już nie. Mogę się pochwalić, że już jestem ze wsi zdecydowanie. Ale bardzo chciałam się wylegiwać na tej trawie. Niestety obłaziły mnie mrówki, z którymi nie byłam zaprzyjaźniona na co dzień. I inne robaczki, których nie chciałam absolutnie krzywdzić i ich rozgniatać. W związku z tym wyniosłam pewnego dnia łóżko na trawę, żeby wypocząć pod jabłonią. I stwierdziłam, że to jest bardzo fajny pomysł. I goście z tego bardzo chętnie korzystają, bo raz, że jest to śmieszne, po prostu to zabawne. Dwa, że objedzeni wychodzą z gospody i mogą się gdzieś rzucić na jakieś tam łóżko. Więc no w ten sposób. Zwyczajnie potrzeba lenistwa i wypoczynku na początku miastowej dziewczyny sprawiła, że łóżka stanęły w sadzie. Jak ludzie reagują na to miejsce, jak tutaj przyjeżdżają? Zdecydowanie mamy szczęście do gości. Naprawdę mamy szczęście do gości. Może dlatego, że są gdzieś tam zdjęcia. Ludzie sobie o nas opowiadają i przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy rzeczywiście potrzebują wypocząć. Jak ja to mówię, odmurzyć się, zamknąć głowę. I to jest dobre miejsce. Zwrotna informacja jest taka, że tak, że ludzie szukają takich miejsc, żeby móc się położyć na trawie. To jest ta droga. Chyba tak. Ja zawsze uważałam, że nie wolno przeszkadzać naturze. Czy wyobraża sobie pani teraz żyć gdzie indziej, robić co innego? Od pierwszego dnia tutaj nie wyobrażałam sobie, że można żyć gdzie indziej. Zdecydowanie wiedziałam, że to jest miejsce na ziemi, w którym chcemy żyć. Nawet tak powiedzieliśmy sprzedającemu, który podwyższył cenę natychmiast.
Czas w gospodarstwie płynie wartko i nieważne, czy goście spędzają go podziwiając przyrodę i przepiękne krajobrazy, czy jak Isaac Newton leżąc pod jabłonią, a w starym sadzie rośnie ich kilkanaście, czy jeżdżąc konno lub bawiąc się z kotami i psami. Goście gospodarstwa podkreślają, że satysfakcja, radość i pozytywna energia, którą stąd ze sobą zabierają, towarzyszy im przez wiele tygodni i sprawia, że wielu z nich pragnie tu powrócić. Do miejsca przyciągają nie tylko atrakcje, ale też smaki, a to dzięki prowadzonej tu gospodzie. Można tu skosztować wielu rarytasów, w tym z sieci regionalnej Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze. Najpierw Marysia miała szansę zobaczyć, jak powstaje wyjątkowa szynka. To jeden z rarytasów, którym raczy pani gości? Tak. To szynka, która jest wpisana na listę produktów Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza. Rzeczywiście częstujemy tym gości. Mamy piec chlebowy, w którym pieczemy szynkę. Wygarnięty zostaje żar. Szynka idzie w bejce miodowo-piwnej na całą noc do pieca. Rano wyjmujemy. Naprawdę polecam, jest bardzo fajna. Ja teraz pokażę, jak przygotuję tą szynę. Nacinamy po lekkim sparzeniu takiej szynki, oczywiście wcześniej ją peklujemy. Starym gospodarskim sposobem zaraz nafaszerujemy ją goździkami, po to, żeby był fajny aromat. Co prawda to są aromaty świąteczne na Kujawach i Pomorzu, to są aromaty Bożego Narodzenia i jeszcze bardziej Wielkanocy. Ale my ją serwujemy przez cały rok, bo naprawdę jest godna uwagi. Mam przygotowaną bejtę z gorczycy, miodu, piwa, wody i różnych innych przypraw. Polewamy dobrze całą szynę, nie tylko skórkę. Przekładamy to na wcześniej przygotowaną blachę. Troszkę z folią aluminiową, to już znak współczesności, ale ona naprawdę fajnie w tym dochodzi, jest miększa. Na pewnym etapie pieczenia zdejmujemy tą folię, po to, żeby szynka pachniała drzewem, po to, żeby był fajny dymek, po to, żeby się skórka nam troszeczkę upiekła. Jeszcze może trochę bejce, jakbyśmy podleli tutaj na to. Wpisanie produktów na listę kulinarną Dziedzictwa Kulinarnego Kujaw i Pomorza jest i w ogóle innych regionów Polski również, a nawet i regionów Europy, jest bardzo fajnym motywem pokazania patriotyzmu, szczególnie patriotyzmu lokalnego. Nie musimy wspominać rzeczy przykrych, które się działy w naszej historii, tylko możemy wspominać fajne czasy biesiadowania, kuchni naszych babć, naszych mam i bardzo uważam za zasadne kultywowanie tego. Czy przyjeżdżający tutaj goście dopytują o tego typu produkty? Czy to jest dla nich ważne, że to są produkty z historią, tutaj z danego miejsca, z danego regionu? Myślę, że wielu gości przyjeżdża po to, żeby posmakować lokalnej kuchni. Że jest to dla nich bardzo istotne. Szukają smaków dzieciństwa, tego, co w nas wszystkich jest. My przede wszystkim szukają naturalnych sposobów przyrządzenia tych potraw. Ta szynka na przykład została peklowana tylko w soli kamiennej. Tutaj nie ma żadnych ulepszaczy, nie ma zupełnie chemii. Ślinka cieknie już od samego patrzenia. Teraz czas, by szynka trafiła do pieca. Nie ma jednak czasu na puste przebiegi. Na stół wkraczają kolejne przysmaki. Szynka już w piecu, ale pani gospodarstwo, z tego, co rozmawiałam tutaj z gośćmi gospodarstwa, słynie z nietypowych ciastek. Tak, to są ciastka, to jest pieczywo regionalne, kujawskie. Pamiętam moją babcię, kiedy potrzebowała szybko jakiegoś pieczywa, a w domu nie było chleba, które już sama piekła, albo nie zdążyło jeszcze wyjść z pieca chlebowego, wtedy babcia robiła sodziaki w domu. Bardzo prosta receptura. Sodziaki są w ogóle rewelacyjne. Można je jeść na słodko, można je jeść wytrawne, można je jeść jako kanapkę. My z niego robimy również koko burgera, czyli kroimy tak jak burgera, robimy sami kotlety,
drobiowe, dokładamy sałat, warzyw i podajemy jako burgery. Ale pokażę ten podstawowy przepis, bo warto to zrobić, udaje się nawet w domu. Bierzemy mąkę pszenną, dolewamy do tego mleka. Mleka zsiadłego, uwaga. Dajemy mleka zsiadłego i mąki tyle, ile nam jakby wchłonie mleko. Solimy i dodajemy sody. Stąd nazwa sodziak. I sprawdzam, co nam z tego ciasta teraz wyjdzie. I zagniatamy kulkę. Czyli właściwie każdy w domu może sobie takiego... Każdy w domu może to zrobić. Dokładnie tak. Ja chyba, słuchajcie, jednak zrobię to tak, jak robię zwykle w kuchni. Bo z tymi rękawiczkami mi nie wychodzi. I mamy już dwie kulki, czyli 3 minuty pracy, które zamieniamy w pysznego sodziaka, który jest bardzo kaloryczny. Naprawdę można się tym najeść. My robimy na przykład z sodziaków maczankę dobrzyńską. Wylizywało się te sosy. To była ulubiona czynność niektórych ludzi. I my to żeśmy w ten sposób współcześnili, że pieczemy sodziaki, nie myję, one są przekładane, jest plaster sodziaka, plaster karczku duszonego, plaster sodziaka, plaster karczka i wszystko to polewamy sosem. Możemy to jeść nożem widelcem, ale równie dobrze możemy wylizywać. U nas jest takie miejsce, że wylizywanie talerzy jest dobrze widziane. Kładziemy na cegłę szamotową, dalej od żaru. I nadeszła ta chwila, mamy gotowe sodziaki. Tak. Zapraszam do skosztowania. Proszę bardzo. Pechota. Jeszcze powiedzmy, co to jest za produkt. To jest produkt, który bardzo Państwu polecam. Uważam to za naprawdę rarytas w naszym gospodarstwie. Przede wszystkim dlatego, że jest to pierś z drobiu. Drób jest okolicznych gospodarstw. Jest pierś z drobiu, którą może jeść każdy. Dzieci, osoby chore, osoby na dietach. Nie ma kompletnie ani odrobiny chemii. Jest tylko solanka z soli morskiej albo z soli kamiennej. To chwilę w tym leży i później to po prostu wędzimy.